Bardzo bym Państwa prosił, żeby w tych namiotach medycznych nie tylko stać i patrzeć, ale również samemu spróbować czegoś się nauczyć. Czynności, które należy wykonać w przypadku, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, są bardzo, bardzo proste i każdy, nawet małe dziecko, jest w stanie ich się nauczyć, a te czynności mogą uratować komuś życie. Także gorąca prośba, proszę samemu spróbować, jak należy udzielać komuś pomocy. Wyjątkowa okazja, drodzy Państwo, po raz pierwszy w życiu niektórzy będą mieli okazję siedzieć na przykład w tak wspaniałym multimedialnym samochodzie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Można, drodzy Państwo, zajrzeć do bojowego wozu najnowocześniejszego Straży Pożarnej, zobaczyć, jak kiedyś wyglądały karetki pogotowia, a jak pięknie i nowocześnie i funkcjonalnie wyglądają one teraz. Zobaczyć, proszę Państwa, jak w środku wyglądają te specjalistyczne samochody Straży Granicznej, te, które mają noktowizory, mają najnowocześniejsze urządzenia.